Siemano, z tej strony Skydum, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Zjednoczonych Rywali i w grupce wspólnie zdecydowaliśmy, że w dzisiejszym odcinku będzie połączenie Legii Lecha. Ja wam bardzo dziękuję za świetną aktywność, ponad 300 mapę w górę, mam nadzieję, że to pobijemy, ale zobaczymy, więc ja nie przedłużam, lecimy! I tak oto wygląda połączenie składu Legii Lecha, jest 6 zawodników Legii, 5 Lecha, więc dałem ich do klubu z Poznania, a ławka wygląda tak, że tam już pomieszane jest wszyscy zawodnika z Lecha i Legii ogólnie, więc lecimy do pierwszego sezonu. I w pierwszym sezonie wyglądało to oczywiście, że Lech wygra, dokładnie tak, znaczy pierwszą fazę póki co wygrał, ale już dałem wam trochę spoiler, bo ligę oczywiście wygrali z dużą przewagą nad drugą Lechią. W pucharze również im się udało podnieść puchar, bo pokonali w finale Koronę 2-0. No i prosiliście, żebym pokazywał pod koniec każdego sezonu skład, więc tutaj właśnie widzicie to. W sezonie drugim, co ciekawe, w pierwszą fazę wygrywa Legia Warszawa i w drugiej fazie również tak było. Naprawdę dla mnie wielkie zaskoczenie, bo Legia z tak osłabionym składem jednak sobie poradziła. No i lecimy do Pucharu Polski. W Pucharze Polski jednak tutaj Lech dalej drugi raz pod rząd zdobywa puchar, pokonując Legię w finale 2-1. Tutaj Liga Europy, bo oczywiście w tym sezonie to doszło. Niestety Lech kończy na fazie grupowej na trzecim miejscu, ale był wyżej od zespołu z Ligi Francuskiej. I tutaj wam pokażę, że Liverpool wygrał Ligę Europy, pokonując Atalantę 5-4 w karnych. No i na koniec sezonu tak wyglądał właśnie skład i lecimy do sezonu trzeciego. Dobra, i w sezonie trzecim, w pierwszej fazie Ligi Ekstraklasy, Lech na pierwszym miejscu z dużą przewagą punktową, ale w drugiej fazie również przytrzymał formę i wygrał całą ligę. I trzeci rok pod rząd nie udało się wygrać Pucharu Polski, bo zgarnia Puchar Zagłębie Lubin. W sezonie trzecim poszła lepiej trochę Liga Europy, bo naprawdę mało brakowało, żeby wyprzedzić Real Sociedad, ale niestety się nie udało. No, zabrakło nam 3 punktów, 1 zwycięstwo, no i ponownie wyżej od drużyny z Francji. Dobra, i Liga Europy wygrał Tottenham, chociaż patrzmy, zobaczmy, że Real Sociedad naprawdę daleko zaszedł, bo do półfinału, więc naprawdę musieli dobrze się popisać w tym sezonie. I tak wyglądał skład pod koniec trzeciego sezonu. Dobra, sezon czwarty. W pierwszej fazie naprawdę ładnie to wyglądało, ale w drugiej coś się zepsuło i Lechia wyprzedza Lech Poznań. No i teraz trzeba walczyć o inne trofea. Tutaj w Pucharze Polski również się udało, nic osiągnąć dla Lecha, pokonał. Został pokonany przez Jagiellonię chyba. W Lidze Europy słabo, słabo. Ostatnie miejsce, więc sezon czwarty naprawdę nieudany. Kilku zawodników chyba przez to też przeszło do innych klubów. Ale niestety tak było i lecimy dalej. Dobra, i przechodzimy do piątego sezonu. Tutaj Lech dalej na pierwszym miejscu w pierwszej fazie. Ale co w grupie mistrzowskiej się zdarzyło, to ja nie mam pojęcia. Spadli aż na piąte miejsce, naprawdę tragedia. Do Pucharu Polski doszli aż do finału, ale Lechia spokojnie ich pokonała 3-0. No i tak właśnie wyglądał skład na ostatni piąty sezon. Naprawdę sporo zawodników odeszło. No i... tak. I tak właśnie by wyglądało połączenie Legii Lecha w jedność. Piszcie komentarze, jakie połączenia mają być w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, suba dla mnie. No i mówi do was Skydum. Yo.